Witam. Co łączy Katowice, Dżakartę, Dubaj i Watykan? Łączy Ewan. Ewan, który jest częścią EMOBI Road to COP28, czyli inicjatywy, której celem jest pokazanie, jak ważna jest transformacja energetyczna całego świata, a jak razem z tą transformacją istotna jest elektromobilność. To właśnie orędownikiem takich rozwiązań jest Ojciec Święty i to właśnie robimy dzisiaj w Watykanie. To robi Innovation AG, przede wszystkim Ewan, to robi Pire i to robi Indiga. Słuchajcie, co robię? No właśnie ruszam na wizytę, tak zwaną audiencję u Ojca Świętego w Watykanie. Jesteśmy dosłownie 100 metrów od Watykanu, może 200. Powiem Wam, że rzadko się stresuję, w różnych sytuacjach byłem w życiu, ale ta historia związana z reprezentacją MOBI Road to COP28 jest dla mnie wielkim wyzwaniem. Słuchajcie, wyjątkowa rzecz się stała. Ewan w ramach EMOBI Road COP28 zawitał do Watykanu. Ojciec Święty poświęcił nasz samochód. Ojciec Święty zbliżył się do niego i powiedział, że to jest fajna idea. A teraz najważniejsza rzecz, popatrzcie się. Mamy autograf Ojca Świętego na naszym samochodzie. To jest przykład postępu świata, to jest przykład tego, że elektromobilność zaczyna wkraczać w każdy zakątek naszej rzeczywistości, bo jeżeli my jako ludzkość nie zmienimy swojego podejścia do przyrody, do eksploatacji złóż naturalnych i tak naprawdę do gospodarki, to czeka nas trudny czas. A dzięki Ewanowi Innovation AG i idei transformacji energetycznej zbliżamy się do celu.